3, 4. Cześć! Nie jaki cześć! Ahoj! Piraci! Dziś drugi odcineczek z Piratixów. Sprawdzimy. Dzisiaj 3 w kolejnej paczce też będzie ultrarzadki. Jeszcze później w kolejnym odcinku sprawdzimy też w trzeciej paczce z armatami i nie pułapkami, tylko kryjówkami. Jeżeli się okaże, że w każdej paczce jest ultra rzadki, czyli jest łatwo go trafić, ale do tej pory trafiliśmy. Poczekaj, Olusiu, nie zakrywaj. Cześć, jestem gadającym zestawem. Jak co? Który dzisiaj otworzymy. Jak coś, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję dla Olusia i Piratusia. I pamiętajcie, że skąd to wszystko, Olusiu, jest? To jest Bestoj, spadajcie linki w opisie. Dobra, zaczynamy się za robotę. Będziemy wyjaśniać co z drużyny, bo już mniej więcej rozkminiłem. Jest z nami Stefan, były Majtek, który źle skończył, bo był niegrzeczny, więc Olusiu, mój Majtku drugi, uważaj. Dawaj mi to, ja otworzę, a ty będziesz otwierał, tak? Dobra. A, właśnie, jeszcze zanim zaczniemy otwieranie, mamy słoiczek na powtóreczki. I na koniec serii z odcinkami z Piratixów zrobimy konkurs i wszystkie powtórki będą do wygrania. Ale wszystko w przyszłości się dowiecie. Dobra, Olusiu, Ponczusiu, dawaj! Stefan, patrz, obserwuj kabinę losującą. Nie, no otwieraj, syneczku! Otwieram. Rozrywaj! Nie, rozrywaj, synku! I tak będziemy trzymać te pitasz Piratixy. A few moments later. Mamy paczuchę! I o, są saszetki, zobaczcie, jak w super zingsach. A jeszcze na koniec porównamy wielkość Piratixów z zingsami i Phoenixami, bo są większe. A zobaczymy, czy naprawdę większe. Oluś, zaczynaj, pierwsza saszeta. Czy będzie pierwsza powtóreczka? Dzisiaj pewnie dużo powtórek, więc konkursik się szykuje. Jaka powtóra? Pozwólcie, że ściągnę sobie sztuczne oko, znaczy zasłonięte oko. Pokaż, to ja zrobię to szybciej. O, tutaj powiem. Dobra, pokażesz, bo ja układałem. To jest świnia. Znaczy, świnia. Papuga. Poczekaj, ja mówiłem, że to papuga. Poczekaj. To jest drużyna, którą nazwałem Kibice i Sportowcy. Mamy ją całą, czyli mamy 6 w sumie, jakbym chciał powiedzieć, zawodników. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, nie ten, sześć. I mamy ich w komplecie, tylko tu mamy kapitana i to jest drużyna sportowców i kibicowców. I jedziemy dalej, Olusiu, otwieraj. Ja ci może pomogę, czy nie, albo otwieraj. Uuu, małpka. Małpiszonik. A, poczekaj, bo nie pokazaliśmy, przepraszam was najmocniej, tak wyglądał ten. Oto papuga a la świnia. Tutaj jest małpka, którą już trafiliśmy. Leci do powtóreczek. Dawaj, Olusiu, ruchy, tu miałeś wyjęte. To jest jak super zingsa. Że głęboko wiesz. A, no, ale później po saszetkach otworzymy, pokażemy tego stateczka. A w kolejnym odcinku będziemy otwierać armatki i kryjóweczki i drugi stateczek. A w następnym co otworzymy? A w następnym otworzymy dwa czadorskie zestawy. Poczekaj jedną rzecz. Te zestawy. A gdzie je można kupić? Na Bestoys! Bestoys! Wpadajcie do nich. Dobra, i jadę z kokiem. Nie powtórka. Świnia w drugim kolorze. Ja będę pokazywał tu widzom. Jest świnia w drugim kolorze, czyli na razie jedna powtóreczka. Otwieraj, Oluś, bo tak tylko wyrzucaj, kochanie. Dawaj i podawaj, bo nie będziemy przedłużać. To już chyba będzie powtórka. Surfer. Ostatnio nie mogłem sobie skojarzyć, jak on się zwie i powiedziałem snowboardzista. Ty mi przypomniałeś. Poczekaj, gdzie jest surfer. 5 minutes later. A, jest. Czyli mamy go, ale... O, w tym samym kolorze, czyli kolejna powtóreczka leci. Dobra, nie szkodzi. Mamy kolejną powtóreczkę, już mamy 1, 2, 3, 4, 5 powtórek do wygrania. Dobra, co teraz trafiłeś, Olusiu? Liszo. O, tego chyba nie mieliśmy. A nie, mieliśmy, tylko nie... A, w tym samym kolorze kolejna powtóreczka. Zobaczcie.
tak się prezentują. I ultrarzadkie! A nie, jest ten, co imituje ultrarzadkiego trochę, bo zobaczcie, kształtem trochę podobny, to jest nasz ultrarzadki. I ciekawe, czy się też trafi. I ciekawe, czy w każdym boksie jest ultrarzadki gwarantowany. Tego jeszcze nie wiemy, ale dla was się dowiemy. On jest z tej serii, ale był w drugim kolorze. Czyli mamy już w dwóch kolorach. Ciekawe, jakiego złotego trafimy. Kogo trafiłeś? Otwieraj dalej. Majtku, ruchy, kluchy. Dwie naraz, tak. Dwie jak naraz. W Super Zinksach. Jak w Super Zinksach, to może ja ze mną otworzę, razem z tatą otworzymy po dwie. Okej. Gotowy? Bo jeszcze musimy statek, a nie chcemy dziś zanudzać. Uwaga, 3, 2, 1, hej! O, co ci? Chciałem powiedzieć wąż. Żółw. Żółwia mieliśmy, ale w drugim kolorze. I żółw jest z ekipy. Zaraz wam pokażę. Żółw jest z ekipy plażowiczów. Oni wszyscy są powiązani z plażą. Ja mam z ekipy złodziejaszków, znaczy łobuzów. Z ekipy łobuzów. Ma tu bombkę i łobuzy. Gdzie są łobuzy? Łobuzy są tu. Przypominamy, ekipa łobuzów. Ekipa łobuzów ląduje. Jest. Okej, okay. A pokazałem go? Nie pokazałem. Tak, on się prezentuje. To jest moje. Teraz moje. Co mi się trafiło? No podawaj już po kolei. Jeden z ekipy kibiców i sportowców, bo to może i być rugbysta, bo jest taki dopakowany. A go mieliśmy w drugim kolorze, więc nie powtóra. Jadę dalej. Następny jest z ekipy szaleńców. Ekipę szaleńców? Szaleńców czy to byli szaleńcy? Nie ma szaleńców, tylko ja go tak nazywam. Bo powiedziałeś, że ja powiedziałem trochę diabołek, a ty się pytałeś, co. Poczekaj chwilę, za diabołek. Czyli z ekipy imprezowiczów i cyrkowców. I akurat go w drugim kolorze. Nie i mamy go, tak. I mamy go w drugim kolorze. Czyli mamy jedną drużynę pełną, taką pełną. Pełną, że w każdym. Znaczy nie mamy pełnej, bo nie mamy złotych. No. A złoci występują pojedynczo. Ok, jadę dalej, teraz po jednej. 3, 2, 1 i. Co masz? Ja mamy skrzeta. A ja mam złotego! Mamy złotego drugiego? Spokojnie. W której serii? Ja go sprawdzam. Widzicie? Poczekaj. Jaki ja dobry jestem. Może sobie rozwinij karteczkę. Łobuziaków. Pokaż, jak on wygląda. I pokaż widzę. Z ekipy łobuziaków. Zobaczcie. Trafiliśmy to i Olek trafił złotego. I to jest ośmiorniczka z plażowiczów. A nie łobuziaków. Plażowicz, mamy już dwóch złotych. Gdzie są do łobuziaków? Łobuziaki są tu. A ten był do... Poczekaj, czy to nie powtóra? Czy to nie powtóra? Zobaczymy szybko. Powtóra, nie powtóra. Zobaczcie, jakiś inny... Teraz zobaczyłem. Jest na jednej historyjka, czyli tak jak w Zingsach, a w drugiej są pokazane wszystkie zestawy. I ciekawy jestem, jak można zdobyć pozostałe monety, czy tylko w zestawach, czy jakoś inaczej. Poczekaj, miałeś poszukać tego? Nie miałeś, ja miałem poszukać. 2 hours later. No to taki specyficzny on tu gdzieś był. No to daję, już będę. Dobra, otwieraj, Olusiu. Olusiu, pan coś, Oluś otwiera. To szkoda czasu. A ja go zaraz wam powiem, czy to jest powtóra, czy nie. A nie, ten nie sprawdzę. Pokaż saszetkę daj mi. Nie, ale pokazuj widzom, a nie sobie. Teraz mamy takiego, można powiedzieć, dzieciotka, co sobie jeszcze w tym się uczy pływać. Uczy pływać, czyli do plażowiczów. I on jest w drugim kolorze. Zobaczcie, o mój Boże, jest w drugim kolorze. Mamy jednego z moich ulubionych, czyli smoczka. Smoczek i tym razem ma chorągiewkę, bo wtedy, pamiętasz, wyciągnąłeś go bez chorągiewki, co chciałeś. A i w tym samym, czyli do słoika z powtórkami ląduje krokodylek bez flagi. Poczekaj, mam go. Jest tutaj, on jest z ekipy, poczekaj.
On jest z ekipy naprawczą pomagającej, bo tu może strażacy i mechanik i wszyscy. Jest powtóra, ma klucz do naprawiania. Jak widzicie, ląduje do powtórek. Coraz więcej powtóreczek, więc konkursik będzie zacny. Okej, okay, Jolusiu, otwieraj. Jest złoty, czyli chyba nie będzie tym razem ultra rzadkiego. Ale złoty powtórka? Jaka powtórka? Uff, się wystraszyłem. Nie jest powtórkę, to jest złoty. Widzisz, jakie ja mam szczęście, ty nie umiesz otwierać. Dobra, śmieszne. To jest ten? Nie, to nie jest ten. A tego to złoty to mamy. 6 hours later. Pokażemy tego złotego. Dobrze, pokaż ty. Mamy w drugim kolorze kuraka. Zaraz go wam pokażę, jakim był pierwszy. W drugim kolorze na pewno? W drugim kolorze na pewno, tak. Tam się ciągle trafia, a nie. Co się ciągle trafia znowuż? Dobra, on jest z ekipy, a imprezowej! On jest z tej ekipy tutaj właśnie imprezowej. A co on ma imprezowego? A on zobaczy, jak mamy ma... już wszystkich z imprezowej. Jak ma... Tak, imprezową ekipę mamy wszystkich w każdych kolorach podwójnych, czyli mamy raz, dwa, trzy, 11 sztuk, czyli z każdej ekipy najbliżej jest 11 sztuk. Dobra, lecimy dalej, Olusiu. Czyli najprawdopodobniej, chociaż dobra, może. Tego, ty nie. Dobra, nie, no, dawaj, 3, 2, 1, 3, 2, 1, go. Ja pierwszy, i uwaga, ja mam małpkę. I małpka nie jest w drugim kolorze chyba. Poczekajcie, zaraz znajdę, gdzie był kurak. Tutaj kurak. Mamy tego z ekipy imprezowiczów. A zobacz, czy jest w tym samym kolorze. Jest. Jest, no to wrzucaj, bo tak, z imprezowiczów mamy cały komplet, no. Czyli leci do powtóreczek. Małpka, zobacz małpkę, a ja szukam kuraka, gdzie był kurak. Kurak. A, kurak mieliśmy wcześniej w tym kolorze, poczekaj. Tu kuraka Olek trafił. Powtórka z ekipy łobuziaków. Z ekipy łobuziaków w drugim kolorze. Czyli wow. Na koniec chyba policzymy, ile już będzie, ale jeszcze dojdą powtórki pewnie z Armat, bo też się powtórzą piraty. I tu mam jeden srebrny. Przecież nie ma srebrny. I zobaczcie, jest ten udający ultrarzadkiego powtórka w drugim kolorze, czyli ląduje kolejny. I ostatnie sztuki. I ostatnie sztuki. Czy będzie ultrarzadki? Ale nie, moment, zaraz. Zaraz. Uwaga. Dobra, widzowie, pobieram. Dobra. Jako światło. Nie, ile masz? Nie, ja tworzę dwie. Dobra, to te trzy. No dobra, jadę, ale usiądź, kochanie. Tak, kojarzysz, kiedy ja na odcinku otworzyłam najwięcej super zinsów? Nie wiem, chyba 4, albo może 5, bo kiedyś braliśmy. Dobra, Olusiu, mniej gadania, więcej otwierania. I udało ci się. I ja mam powtórę z imprezowych, tak zwanego, tak jak mówiłem, z Madagaskaru mi się to ja kojarzy. Mam powtórkę tego, co się uczy pływać. Powtórka, czekaj, mamy w dwóch kolorach, tak, mamy powtóreczkę z pontonikiem, kozy co się uczy pływać. Kozy też mam powtórkę. Koza powtórka, bo to jest z ekipy kibiców i sportowców. I wszystko już. I ostatni, czyli tym razem. Czy jednak nie w każdej paczce. Poczekaj, ja pokażę. Małpa powtóra. Chyba druga w żółtym kolorze już powtóra. No tak, druga, no. Druga w żółtym. Czyli ktoś będzie miał dwie w żółtym. Zobaczymy, ile będzie nagrał. Czy jedna, czy dwie, bo już się trochę uzbierało, a to jeszcze nie koniec. Dobra, czas na. Zanim zaczniemy jeszcze stateczek, to czas na małe porównanko. Weźmiemy ultra rzadkich z Zinksów. Na przykład tego, co tam jeszcze, i może jeszcze tego, i porównajmy, czy, no są troszeczkę większe, przynajmniej ultra rzadki, zobaczcie, tak wygląda, ale żeby tak jakoś mega dużo większe były te zwykłe piraty, nie są chyba większe. Nie są większe, ktoś nas prowadził błąd, chociaż ultra rzadki jest dość galanty. Dobra, porównanie zrobione, czas na stateczek. Poczekaj. Mam tutaj żeton kolejny. Żeton kolejny? Ale on nie jest. A i jeszcze żeton. Zaprezentujemy wam najlepszych. Mamy złoty, złożymy, bo tutaj już będzie nowy kapitan. Ej, dasz nożyczki? Za chwilę, nie, bez nożyczek.
Jak nie, bez nożyczek. Bez nożyczek, daj, ja to zrobię. No to jedzie, daj, ja to zrobię, ja. Bez nożyczek. Bez nożyczek, dobrze. Bez nożyczek. A! Jestem piratem. Jestem piratem. Ała, aż sobie przeciąłem. To mówię, żeby chyba z nożyczkami. Chyba tak? Już nie, proszę. Wystarczyło odchylić. Pokaż stateczek. Ja wyciągam kapitana i oczywiście do kapitana jest unikalna moneta. Ale to pokazuj. Ja tu zsuwam. Pokaż. A, tu zaraz jest. Nigdy nie widziałem głupszej logiki od tej. Dlaczego? Tutaj, po co jest tutaj? Ale może on nie jest tu, bo tu masz miejsce. Nie, ale po co tam jest? A po to, żeby ktoś z tyłu pilnował. Czyli z tyłu pilnuje statku, a ty już się tu mądrujesz, że głupia logika. Zobacz, z tyłu płynie, on obserwuje, czy ktoś za nim nie płynie. Ale dobra, jadę dalej z następnymi ważnymi rzeczami, bo ty już tutaj o logice. Mamy ultra. Specjalnego kapitana tego statku, czyli kolejny kapitan. Pokaż widzom i on przypomina... Chcę przypomnieć, że w Zinksach były przecież z takim kolorem niektóre w tych puszkach, takie wiesz. Okej, szukałem jaka moneta, ale myślałem, że w tych 6 różnych monetach nie jest ma, można trafić, ale to nie jest ta. Czyli ciekawe, gdzie można trafić po te monety. Losowo chyba. Losowo, ale myślisz, że losowo w każdy ultra rzadki ma inną monetę? Jaki każdy jest jeden? W sensie jeden, ale nie. Każdy, który trafisz, ma inną nie. Monetę? Nie, mi się wydaje, że być może one będą w armatkach. Bo to jest bardzo prawdopodobne, bo do armatek są na pewno monety. Zobaczymy, tu mamy taką. I teraz prezentacja. Co on robi? A coś na pudełeczku jest? Bo teraz tak. Rozwija żable, może strzelać, czyli zobaczcie, jak ktoś ich atakuje. Jak ktoś ich atakuje, tylko może to jakoś się... Poczekaj, żebym ja to nie popsuł, jak to się robi. 1 hour later. I już wiemy, żeby rozwinąć te żagle, trzeba to wcisnąć. Wciskamy tutaj maszt. To nie są żagle, było napisane atak. Atak, no w sensie atak. I zobaczcie, one mają szczypce i wtedy jak nadpływa albo ktoś płynie w pław, możemy go złapać. A tak tam jeszcze akurat w tym statku są szczypce? Dlaczego? No bo to jest statek kraba. Statek kraba. Mamy ten stateczek. No to nie, coś tu jest nie tak, czekaj. Poczekaj, dobra. No to stop nagrywania nie alertuje. Musimy go wsadzić. Ej, no nie da się go wsadzić. Okej, Osko, super, Osko. Jakiś bokser, a bokser, nie bokser. No. Mamy wrzuconego złotego kapitana statku, który porwał innego kapitana. A ciekawe jak to, żeby zawinąć z powrotem. A nie, to już trzeba ręcznie. Ręcznie trzeba. Ale one nie mogą być otwarte. Ale tu nam się udało, mamy z tyłu. I jeszcze jedną rzecz zrobimy. Na pewno strzelimy. Bo tu zobaczymy jak to leci. Znaczy no, nad kamerę zobaczymy, ale najpierw zanim strzelimy trzeba sprawdzić, bo co robią statki. Pływają. I zobaczmy czy ten statek pływa, czy zatonie. Ma powietrze w sobie. Uwaga, Olek mów kiedy mam wodować statek. Ja chcę wodować. Nie, no mów teraz. Ja chcę wodować. Nie, no już, czy małe dziecko musi zawsze tym wszystko? No masz, dobra, uwaga, Olek woduje, tylko tak poczekaj do kamerki, żeby było widać. Uwaga, 3, 2, 1. Nie, delikatnie trzeba położyć, ale niestety nie. I tak się przekręca, to jest statek wodny, czyli niestety. Niestety, do wanny można brać, ale nie będzie nam pływał, mogli to przemyśleć, ale z drugiej strony wiadomo, bo to jest pojazd jeżdżący, żeby można się było bawić na dywanie. Okej, Olusiu. No to, a to nie jest naklejka. A może jest? Tak, to zniszczyłeś naklejkę. Nie. Już jest cała mokra. Dotknij se. No i co? Nic się nie stało. Dobra, uwaga, Olek, teraz 3-4 strzelasz. Uwaga, ale nie trzymaj tu, żebyś nie zblokował. Uwaga. 3-4. Wow, w galancie poleciało to. Nieźle to strzela. Jak będziemy mieli kryjówki, będziemy strzelać kryjówki z armat, ze statków i jeszcze z innych rzeczy. Okej, okay, to lecimy na trzeci, kolejny odcinek, Oluś. Otworzymy drugi rodzaj statku, tutaj jest chyba orzeł i otworzymy oto te kryjówki
połączone z armatami. Bo to są dwupaki, tak mi się wydaje. Jest napisane dwupak czy coś? Co tu jest napisane? 6 sztuk. Zobaczymy co tu jest. W sumie to nie wiem. Zobaczymy to tyle, bo zjedzą nas o tyle. Znaczy nie zjedzą nas mewy, bo jesteśmy na statku pirackim. I co robimy? Żegnamy się z wami. Pamiętajcie, wpadajcie do Bestoys. Pamiętajcie, zostawić łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Trzymajcie się. O nie, mewa nadlatuje. Trzymajcie się, pa! Mewa nie jest straszna, chyba rekin.